Cześć. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok Poranny. Mam nadzieję, że weekend, długi weekend, spędziliście radośnie. Mam nadzieję, że tęskniliście za mną bardzo. Ale mam również nadzieję, że nie spodziewaliście się, że będę o 5.30 wrzucał filmy, co? Kto o 5.30 wstaje w długi weekend? Na pewno nie ja! Okej, do rzeczy. Kiedy byłem młodym człowiekiem, łatwiej ulegałem zdenerwowaniu. To chyba jest cecha młodego wieku, że człowiek jakby trochę starzejąc się nabiera luzu albo olewki. Nie powiem, że mądrzeje z wiekiem, bo patrząc na nasze społeczeństwo mam wrażenie, że ludzie z wiekiem głupieją i to bardzo, bardzo. Ale do rzeczy. Strasznie irytowało mnie, a właściwie też trochę rozbrajało, że byli młodzi ludzie, którzy szli do sklepu, kupowali sobie elegancki dres Adidasa i potem w nim chodzili całymi dniami, bo taka była moda. To były czasy dresiarzy, kiedy ja chodziłem do szkoły średniej, ale wkurzało mnie to, właściwie dziwiło trochę, że ten człowiek chodzi z dumnie wypiętą klatą, a ma na tutaj na środku wielki emblemat Adidasa. Wiecie, czemu mnie to wkurzało? Bo ja od gówniarza już wiedziałem, że jak się za coś płaci, to potem głupio to jeszcze reklamować. Rozumiecie, że jak się coś reklamuje, to się powinno za to dostawać pieniądze. Zatem koleś, który zapłacił dużo za dres i potem jeszcze chodził z tym emblematem na klacie, reklamując produkt na cały świat okoliczny, jest frajerem. I to było jeszcze długo, długo przed tymi czasami takiej mody no logo i tak dalej, i tak dalej. A wiecie, tak, to był mój indywidualny pomysł. Nie szedłem za trendami, te emblematy, jeżeli jakieś mi się trafiły w markowych ciuchach, to starałem się gdzieś ukrywać sprytnie. No co? Nie będę reklamował produktu za darmo, nie? Tak, i nie byłem wtedy jeszcze youtuberem. Tak, miałem... Coś tam miałem z głową, nie tak. I wiecie, zaczynam dostrzegać pewne trendy we współczesnej takiej rzeczywistości, trochę internetowej, które świadczą o tym, że trochę ludzie zaczynają się stawać zombie. A wiecie, co to jest? Jesteście świadomi tego, że często jest coś takiego jak wojny między markami różnych produktów. Na przykład użytkownicy Apple'a niespecjalnie przepadają za tymi androidowymi telefonami i tak dalej. Szczerze mówiąc, w tych kwestiach telefonicznych niespecjalnie się znam. Ale użytkownicy PlayStation nie lubią Xboxów, kłócą się strasznie, zabijają się o te produkty. I wiecie, co wam powiem? Jeżeli jesteście jeżeli znaleźliście się w takiej sytuacji, jeżeli tak wygląda wasze życie, że produkt, który kupicie, uwielbiacie, to jest okej. Ale jeżeli fizyczny albo psychiczny ból powoduje u was to, że ktoś ten produkt obraża, to znaczy, że już wam ktoś zamieszał w mózgu. To jest pewnego rodzaju, wiecie, mówi się o komercji, komercjalizacji i tak dalej, że jesteśmy plastikowi itp. itd. Otóż moment, w którym zaczynacie walczyć o produkt w internecie z kimś innym, jest tym momentem, w którym zostaliście kupieni i to za darmo. Ba! Musieliście jeszcze za to zapłacić. Ludzie kupują nieszczęsnego iPhone'a, płacą za te grube pieniądze, a potem jeszcze walczą o tą markę w internecie. Czujecie cały absurd? Wydaliście pieniądze po to, żeby jeszcze tą markę promować. To jest zadziwiające. To jest analogia do tego przykładu z Adidasem z mojego młodego wieku. Tak być nie może. To znaczy, musimy zacząć nad sobą panować. Wiecie, jaki to jest proces, psychologiczny proces? Otóż jeżeli wyłożymy na coś pieniądze, to potem chcemy uzasadnić sobie, że ten wydatek był dobry. W ten oto sposób bronimy produktu, którego żeśmy kupili, bronimy marki, jakby rozpowszechniamy tą markę gdzieś tam na świecie, w internecie, w okolicy i tak dalej. Jakby producenci tego sprzętu straszliwie na tym korzystają, a ja sobie tak myślę, okej, no spoko, nie przeszkadza mi, że ktoś tam na tym fajnie zarabia, ale musimy, cholera, czemu ja mówię w liczbie mnogiej? Warto pomyśleć o tym, że stajemy się zombie. W ten oto sposób. Wydajemy pieniądze na produkt, który potem jeszcze reklamujemy. Czujecie absurd tej sytuacji? Toczymy straszliwe walki o podkreślenie jakości produktu, za który żeśmy zapłacili. Robimy reklamę jakiemuś produktowi za darmo. I do tego totalnie głupiejemy w tych internetowych walkach. Jest taka, niewątpliwie jest taki trend. I każdy się ze mną zgodzi. Zatem, jeżeli odczuwacie fizyczny lub psychiczny ból w momencie, w którym ktoś obraża produkt, który żeście kupili, to baczcie na to, ponieważ może się okazać, że powoli zamieniacie się w zombie, bezmyślne trochę, skomercjalizowane, kupione przez produkt, za który żeście sami zapłacili. Tada! Tak, chciałem dzisiaj o tym pogadać. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia. Nie kochajcie tak bardzo tych swoich telefonów. Pa, pa! Shit! What the fuck? Za porannym what the fuck? Stęskniliście. Damn it!
Mogę w tle rzucić swoje podwórko, bo jeszcze jest za wcześnie i żule nie wyszły. Czy wyszły? Nie, już tam trochę zaczynają. Demet. Hej, hej. Nie, tak źle. Hej, hej. Nie można dać się sprzedać, a teraz, tak? No, shit. No bo co? Shit. Dzień dobry mojemu drogiemu państwu. What? Poranny. Jesus!